prostu Jan Paweł II miał piękne słowo. On po prostu pięknie mówił. Przecież zdarza się księżom, i to na bardzo wysokich stanowiskach, że się tak wyrażę, jeśli to słowo można użyć, ale tak, można, dlaczego nie? Że po prostu mają wady dykcyjne, no. Po prostu, zwyczajnie. Że myśl jest dla nich tak istotna, że zapominają o formie. Na pewno nigdy nie zapominał o formie Jan Paweł II. On umiał na przykład kreszczendować, jeżeli można użyć tego słowa, prawda? Tego czasownika pochodzącego od słowa crescendo, czyli stopniowanie. Umiał to. On wiedział, co to jest pauza. On doskonale wiedział, kiedy będą oklaski już po jakimś czasie sprawowania swojej misji. On miał również niezwykłe spojrzenie